STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok. Chodź, Franiu, powiedziałem tam, czy nie ma wiatru. Franiu, w ostatnim czasie same dobre informacje do ciebie docierają i też fajne rzeczy przekazujesz swoim kibicom, a także kibicom Jagiellonii. Najpierw powiedziałeś, przekazałeś, że będziesz ojcem. Teraz się okazuje, że zostałeś po raz pierwszy powołany do seniorskiej reprezentacji Polski. Jakie to uczucie? Na pewno miłe uczucie. W ostatnim czasie w moim życiu się dzieje dużo, dużo dobrego. Gdzie się zaręczyłem. Ostatnio w meczu pokazałem, że zostanę ojcem, a wczoraj się dowiedziałem, że dostanę powołanie do reprezentacji, więc to na pewno jest dla mnie zaszczyt. Ostatnio też rozmawialiśmy o tym, że jesteś takim ambitnym człowiekiem, który pewien etap ma już zakończony, ale też widzi, że może się przed nim niebawem otworzyć kolejny etap. No i można powiedzieć, że chyba szybciej niż można się było spodziewać, ten etap może się przed tobą otworzyć i rozpocząć. Zgadza się, jestem ambitną osobą, walczę o swoje. Myślę, że w każdym meczu pokazuję, że naprawdę oddaję serducho w każdym meczu. Gdzieś to zostało nagrodzone. No zobaczymy, jak to się potoczy. Na pewno, tak jak mówię, wiele się dzieje dobrego w moim życiu i wierzę, że jeszcze te lepsze chwile jeszcze przyjdą. Spodziewałeś się, że to powołanie może nadejść jeszcze w tym roku, czy raczej myślałeś, że musisz jeszcze popracować do końca tej rundy i dobrze zacząć wiosnę, żeby gdzieś tutaj przed tymi meczami ostatnimi przed wyjazdem do Rosji otrzymać powołanie? Szczerze mówiąc, to jakieś tam zaskoczenie dla mnie było. Gdzieś moja gra może była dobra, ale gdzieś brakowało liczb, przede wszystkim tych liczb. Gdzieś mam z tym problem, ostatnio się odblokowałem. No i może też dzięki tej bramce dostałem to powołanie. Wierzę, że teraz w meczach ligowych tych bramek, tych asyst będzie więcej. Jak sobie wyobrażasz to pierwsze zgrupowanie z seniorską reprezentacją? Na pewno coś nowego, no ale tam na pewno nie jadę wystraszony, tylko chciałbym się pokazać z dobrej dyspozycji i nie jadę tam tylko raz, ale chcę zagościć w tej reprezentacji na dłużej. Będziesz też kolejnym Jagiellończykiem w tej kadrze, a też spotkasz byłego Jagiellończyka. I love this game, Evra, I don't love this game, you see yesterday? Mówisz. Robię, weź nikt nie przeszkadza. Panowie, chwila, moment, wyjazd. I wyjeżdżam. I też będziesz musiał spotkać się z dobrym znajomym, z którym wywalczyłeś wicemistrzostwo w poprzednim sezonie, z Jackiem Góralskim. Myślę, że gdzieś tam Jaca też troszeczkę ci podpowie, co i jak na tych pierwszych zgrupowaniach, pierwszych krokach w nowym etapie? No myślę, że na pewno, ale to nie jest tak, że tylko Jacka tam znam. Znam tam wiele osób i myślę, że no każdy tam pomoże mi się zaklimatyzować w drużynie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To jest czarny bez. Co to jest? To jest siadi w domu, teraz na drugi level. Zobacz, to jest zajebiste. Co? Siadi w domu. Ja. Teraz będzie zajebiste. Siadi, chodź tutaj. Pokaż w domu. Pokaż. A? Daj łapy. Daj łapy. Nie chcesz, daj łapy? Dobre. Nie chcesz. Będzie lepiej teraz? Będzie bardzo świetnie.